Cześć, ja jestem Kin, a to jest filmik o moich książkach życia. Starałam się wybierać książki, które w jakiś sposób zmieniły moje życie, wpłynęły na mnie jako osobę, jakkolwiek to brzmi, albo zmieniły mój gust czytelniczy. Więc na przykład nie będzie na tej liście Harry'ego Pottera, bo o ile ja bardzo lubiłam Harry'ego Pottera i czytałam go bardzo często, to nie marzyłam o liście z Hogwartu i no, nie był to dla mnie fenomen. Pierwsza książka to powinna być książka, która rozpoczęła moje czytanie, ale ja nie mam takiej książki, bo nauczyłam się czytać w przedszkolu, od razu lubiłam i ja nie pamiętam, co ja wtedy czytałam, ale pamiętam pierwszą książkę, którą dostałam na własność, na urodziny, która była taką bardziej dorosłą książką, bo miała więcej tekstu niż obrazków i to było w drugiej klasie podstawówki. Tata dał mi Baśnie braci Grimm. I ja absolutnie kochałam tę książkę, czytałam ją pasjami. Moje ulubione baśnie to były Braciszek i Siostrzyczka, ale przede wszystkim Dziewica Malena. Do tej pory czasami używam wierszyków z Dziewicy Maleny w konwersacjach w życiu, a szczególnie mojego ulubionego wierszyka, czyli O tym wie moja pokojowa, która mi myśli moje chowa, którego używam wtedy, kiedy mój mąż coś wie, a ja nie pamiętam. Drugą książką była oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza, którą kochałam bardzo, bardzo, która sprawiła, że chciałam mieć rude włosy, to było moje marzenie od zawsze, znaczy odkąd przeczytałam Anię, i która sprawiła, że byłam o wiele wrażliwszą dziewczynką, niż bym była, gdybym jej nie czytała, bo w moim pamiętniku z tamtego okresu widzę takie opisy przyrody, albo nawet i parkingu skąpanego w księżycowym świetle i inne tego typu egzaltowane wyznania. Byłam bardzo rozmarzona i byłam bardzo skierowana na doznawanie świata, tak bym powiedziała. Bardzo szybko mi to przeszło, poszłam do gimnazjum, zderzyłam się z życiem i w gimnazjum z kolei moje życie wewnętrzne opanowała Meg Cabot. Ktoś kiedyś przyniósł do szkoły fragment pamiętnika księżniczki i zaczęłam czytać na przerwie i już nie mogłam po prostu przestać i od tamtej pory przez jakieś 6 lat kupowałam sobie każdą książkę, którą Meg Cabot wydała oraz czytałam je po prostu non-stop. Pierwsze 3 tomy pamiętnika księżniczki znam praktycznie na pamięć i ostatnio sobie czytałam jeszcze raz te książki i muszę powiedzieć, że uważam, że to są dobre książki młodzieżowe. One są bardzo krótkie i na te tam 300 stronach, bardzo małych, a dużą czcionką, są w stanie opowiedzieć ciekawą, wciągającą historię, przedstawić nam bardzo charakterystyczne i również prawdziwe postacie nastolatków. Podoba mi się, że te nastolatki u Meg Cabot to nie są takie 30-letnie baby przebrane za 16-latki, tylko rzeczywiście nastolatki z nastoletnimi problemami i z nastoletnim nastawieniem do życia, które myślą, że jak źle się obcięły u fryzjera, to jest koniec ich życia i już nie mogą się pojawić nigdy w szkole. Myślą, że wszyscy śmieją się z ich włosów i tak dalej. Są czasem płytkie, są czasem głupie. Tak powinno być. Takie są nastolatki. Ja taka byłam, identyfikowałam się z tym, dalej mnie to bawi. W liceum czytałam głównie lektury i te lektury bardzo często mi się podobały i bardzo często zmieniały moje życie, owszem, ale tak w prywatnej sferze mojej duchowej nie robiły na mnie aż takiego wrażenia, żebym chciała czytać je na przykład więcej niż raz. Natomiast zupełnie moje życie wewnętrzne opanowała poezja. Mój chłopak ówczesny poderwał mnie na poezję. To znaczy, ja go poderwałam, ale dlatego, że pisał wiersze. Ja sama pisałam wiersze. Bardzo wątpliwej jakości oczywiście. I też mój pamiętnik z tamtego okresu jest po prostu straszliwie gruby, bo pasjami wklejałam każdy wiersz, który mi się spodobał do tego pamiętnika i później czytałam i płakałam i uczyłam się na pamięć i tak dalej. A ponieważ byłam zakochaną nastolatką, to moją ulubioną poetką była oczywiście Poświatowska. I tu mam akurat na przykład taki tomik, który właśnie ten ówczesny chłopak mi dał. Następnie musimy porozmawiać o mojej fazie na mangi. Otóż praktycznie całe studia czytałam mangi namiętnie, ale także nie spałam, bo czytałam mangi. Także kiedyś moja współlokatorka zmieniła mi tapetę na pulpicie w laptopie na
taką. Jeśli nie umiecie po angielsku, to tu jest napisane nie czytaj mnie, twoja następna manga. Więc miałam problem. A to wszystko zapoczątkowała manga, którą pokazał mi kolega w trzeciej klasie liceum, czyli ostatniej w tamtych czasach, czyli Full Metal Alchemist. Z samej tej mangi to nie pamiętam zbyt wiele. Pamiętam, że jest tam dość sporo postaci, do których można się przywiązać. No i oczywiście pamiętam Chimerę. Kto ma wiedzieć, ten wie. Bardzo długo płakałam po tym rozdziale o Chimerze, tyle powiem. No potem różne inne czytałam, bardzo dużo, bardzo różnych, nie będziemy ich tu wszystkich wymieniać. Ta jedna zdecydowanie zmieniła trajektorię mojego życia. Czy na lepsze? Trudno powiedzieć. Następną książką na tej liście jest Jane Eyre, dlatego że to była pierwsza książka, którą przeczytałam po angielsku, znaczy pierwszy klasyk, który przeczytałam po angielsku i pierwsza książka, którą przeczytałam od dłuższego czasu, która nie była mangą i przypomniałam sobie, że ja właściwie to lubię czytać i bardzo dobrze się przy tym bawię i może powinnam do tego wrócić. Oraz również dlatego jest ważna ta książka, że gdybym nie przeczytała Jane Eyre, to nie przeczytałabym później Szerokiego Morza Sargassowego. A to jest jedna z moich ulubionych książek i też ona pokazała mi, że przyjęta interpretacja jakiejś książki może nie być tą jedyną właściwą i że należy czytać z uwagą i zastanawiać się nad tym, co książka może jeszcze mówić w podtekście, może nie na głos i co może wyrażać, nawet nie wiedząc o tym, że to wyraża, bo nie wiem, czy wiecie, że Szerokie Morze Sargassowe to jest książka o tym, jak w sposób taki trochę mimochodem i chyba nie do końca zamierzony, Jane Eyre jest również rasistowską książką. Tu od razu zaznaczam, że ja Jane Eyre w dalszym ciągu bardzo lubię i uważam, że to jest dobra książka, nawet jeśli możemy zobaczyć te ślady kolonializmu. Fakt, że książka ma jakiś problem, nie znaczy, że jest zła. Następną książką na tej liście jest Jazz Toni Morrison. To była pierwsza książka Toni Morrison, którą przeczytałam i byłam po prostu zafascynowana. Po pierwsze, wtedy bardzo, bardzo podobał mi się język. Teraz z tego powodu Toni Morrison nie jest już moją ulubioną autorką, ponieważ on jest bardzo liryczny, a ja jednak odeszłam od tego i już nie lubię takiego lirycznego języka. Ale druga rzecz, która była bardzo ważna, to zrozumienie, że istnieje cały język kulturowy, cała kultura, której nie rozumiem, czyli kultura Afroamerykanów, którzy mają własną symbolikę, własne tematy, które ich interesują i których ja do końca nie rozumiem i nie jestem w stanie zrozumieć jako biały człowiek mieszkający w Polsce. Myślę, że Toni Morrison jako autorka była ważna właśnie na tej drodze poznawania kultury afroamerykańskiej, ponieważ ona sama mówiła o tym, jak ona nie pisze dla białych ludzi. Nie interesują ją, czy oni zrozumieją, co ona ma do powiedzenia, ani nie zamierza tłumaczyć swojej kultury i swojej tożsamości białemu człowiekowi. Na studiach również odkryłam ponownie poezję i moim ulubionym poetą wtedy był Philip Larkin i pisałam z niego magisterkę i to, co mi się w nim podobało, to po pierwsze, jaki był pesymistyczny. O, cały czas tylko o tym, jak nic nie ma po śmierci, wszyscy zginiemy, moje życie jest bez sensu. Z jakiegoś powodu bardzo, bardzo to do mnie trafiało, chociaż nie identyfikowałam się z tym w ogóle. Ale też dlatego, że on dość prosty język, nieskomplikowany, układał jednak formy poetyckie. Dzięki temu jego poezja jest bardzo łatwa do zrozumienia, a jednocześnie pozostaje poezją. On sam zresztą mówił, że chciałby pisać taką poezję, o której można rozmawiać w pubie przy piwku. I zdecydowanie powiedziałabym, udało się. Udało się, Filipie, masz to. Myślę, że dla wielu ludzi Philip Larkin to mógłby być taki poeta wytrych, żeby zrozumieć poezję i zacząć się nią interesować. Potem bardzo długo praktycznie nie czytałam. Po studiach po prostu w ogóle nie miałam ochoty. Tam przeczytałam 5 kryminałów rocznie i w sumie to było wszystko. I po powrocie do czytania kilka lat temu, takim bardzo ważnym momentem dla mnie było przeczytanie Rebeki, bo to była pierwsza książka, która rzeczywiście mi się podobała. Bo wcześniej to czytałam takie, no okej, okay, no jest w porządku. I tutaj też przypomniałam sobie
moją miłość, powiedzmy, nie wiem, czy to można nazwać miłością, ale moje zainteresowanie, jeśli chodzi o analizę tekstu, ponieważ posłowie tej książki w moim egzemplarzu rzucało zupełnie inne światło na całą fabułę i sprawiło, że musiałam sobie ją przemyśleć jeszcze raz i w ogóle przeczytać jeszcze raz. Wiem, że ta książka ma taką opinię czytadła, ale wydaje mi się właśnie, że akurat w niej kryje się pewna głębia, która nie jest taka oczywista na pierwszy rzut oka. I chciałam więcej takich książek czytać i trafiłam na Pejzaż w kolorze sepii Kazuo Ishiguro. Już wcześniej, tam jeszcze w czasach studiów, czytałam Ishiguro, bardzo mi się podobał, ale ten Pejzaż uświadomił mi po pierwsze, że tak, Kazuo Ishiguro to jest jeden z moich ulubionych autorów, a po drugie, że to jest właśnie ten typ pisania, który mniej odpowiada, który ja chcę szukać i wynajdować w książkach, które czytam, czyli taki bardzo subtelny, nieoczywisty, pełen niedopowiedzeń i minimalistyczny. Natomiast przeczytanie Do latarni morskiej Virginia Woolf uświadomiło mi, że bardzo lubię po pierwsze Virginia Woolf i jest to prawdopodobnie moja ulubiona autorka, a po drugie, że chcę więcej czytać Strumienia świadomości, którego widzicie u mnie na kanale dużo, właśnie dlatego, że zdałam sobie sprawę, że właśnie szukam takich doświadczeń wewnętrznych człowieka, które są oddane w tak bardzo precyzyjny sposób. Chyba nic tak jak strumień świadomości nie pozwala nam się wczuć w życie innego człowieka. Chciałabym tu jeszcze wspomnieć książkę Wielki Gatsby, bo to jest prawdopodobnie moja ulubiona książka, tak ulubiona, książka idealna, doskonała, kropka. I możecie zauważyć prawdopodobnie, że ona ma pewne cechy właśnie z tych, które wymieniłam, które mi się podobają, czyli jest minimalistyczna, nie ma tam zbędnych zdań, a przy tym jest pełna niedopowiedzeń i symboliki i emocjonalności zawartej w podtekście bardziej niż w tekście. Przedostatnia książka na tej liście to są opowiadania Flannery O'Connor. Ja akurat czytałam zbiorek, który nazywał się A Good Man is Hard to Find. I dlatego jest tutaj umieszczony, ponieważ to był pierwszy zbiór opowiadań, który przeczytałam jakby z własnej woli i zdałam sobie sprawę, że wbrew temu, co mi się wydawało wcześniej, ja bardzo lubię opowiadania, uważam, że to jest świetna forma i powinnam czytać jej więcej. A Flannery O'Connor wydaje mi się taką autorką, która jest bardzo bliska z takich amerykańskich autorów, jest bardzo bliska polskiemu czytelnikowi, ponieważ katolickość przebijająca z jej opowiadań, myślę, jest czymś, z czym my też możemy się utożsamiać i co rozumiemy. I ostatnia książka na tej liście to są fikcje Borgesa, bo one zapoczątkowały moją wciąż trwającą fazę na literaturę latynoamerykańską i po prostu nie mogłam uwierzyć, jakie te opowiadania są inne niż wszystko, co do tej pory przeczytałam, jakie one są jednocześnie konceptualne i wydumane, ale właśnie niezbyt wydumane i niezbyt pretensjonalne, a też inne książki, które przeczytałam dzięki nim, czyli na przykład Plugawy ptak nocy, Pedro Paramo. Wszystkie one były wyjątkowe i były takie, wow, co tu się dzieje? Niesamowite, że ktoś może wymyślić takie książki i właśnie mam nadzieję, że w miarę odkrywania mojej fazy na literaturę latynoamerykańską będę czytać takich książek jeszcze więcej. Do boju! Dobrze, skończę mówić i zapytam Was, jakie są Wasze ważne książki. Jakie książki Was zmieniły? Zmieniły Wasze życie? Zmieniły Wasz gust? Powiedzcie mi, jestem tego bardzo ciekawa. Na razie, do zobaczenia, cześć!